Niestety Kacpro Worynie nie udało się uświetnić swoich 18 urodzin doskonałym występem podczas indywidualnych Mistrzostw Europy w żużlu. Lepsza okazała się pogoda, która pokrzyżowała plany organizatorów na rozegranie turnieju w niedzielne popołudnie. Wczorajsze święto żużla w Rybniku nie doszło do skutku, bowiem organizatorzy indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów na żużlu musieli uznać wyższość pogody. Ulewa, jaka rozpętała się nad rybnickim stadionem tuż przed rozpoczęciem zawodów, przeszkodziła w ich rozegraniu. Oficjalna decyzja jury jest taka, dzisiaj zawody nie odbędą się na chwilę obecną, są przełożone jutro na godzinę 18, natomiast prognozy pogody są dalej złe. Prawdopodobnie jutro też zawody nie dojdą do skutku. Przewidywania prezesa ŻKS-u Rowy Rybnik okazały się słuszne. Dziś zawody również zostały odwołane. Nie ustalono jeszcze kolejnego terminu. Nie ma jeszcze terminu ustalonego. Jest taki problem z terminami w kalendarzu międzynarodowym, że naprawdę ciężko się wstrzelić, żeby każdemu zawodnikowi ten termin pasował. Decyzję w sprawie przyszłego terminu powinniśmy poznać w najbliższym czasie. Pogoda pokrzyżowała również plany Kacprowi Worynie. Występ na tych mistrzostwach miał uświetnić przypadające na niedzielę 18 urodziny rybnickiego zawodnika.